Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Toruj152 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Legend of Asun. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku będziemy zajmowali się kolejną porcją zadań z dziennika. Wiem już, jak zrobić to zadanie, jeżeli chodzi o kwestię tego skryby, historyka, tego oka i tego wszystkiego. Mianowicie, tutaj powinna być książka gdzieś na stole. O legendach. I to jest pewnie ta na górze. Tylko zdobycie jej będzie trochę problemem. Zbiór legend. To jest to, co jest nam tutaj potrzebne, co nas interesuje. Ta książka nam otworzy dalszą drogę, że tak powiem. Rozumiem. Tutaj ją mamy. Strona 517. Jak już wspomniałem w poprzednich rozdziałach, przedstawię Wam teraz fatalne konsekwencje zabobonów przekazywanych przez zamożne rodziny. Prawdopodobnie sam Dragir, który wiódł bardzo religijne życie, padł ofiarą tego zabobonu, tym samym doprowadzając swoją historię do tak tragicznego końca. Strona 518. Obserwacje Dragira zostały spisane przez niego samego. Jednak to, co miał na myśli, na zawsze pozostanie tajemnicą. Według zapisków Adyma Rissa, historyka z Uniwersytetu w Kebali, napotkał on samego Sfinksa i otrzymał od niego oko w zamian za rozwiązanie zagadki. Istnienie takowego Sfinksa nie zostało jeszcze udowodnione, a jego rzekome położenie na pustyni Kemary również podlega wątpliwościom. Wiadomo jedynie, że Dragir w swojej doktrynie uwzględnił, iż nie krył się ze swoim darem, a wręcz przeciwnie. Pełen wigoru chwalił się nim przed innymi. Nie ma co się dziwić, że niecały rok po tym zdarzeniu został tajemniczo zamordowany. Oszczędzę czytaczom tych brutalnych szczegółów. Wkrótce rozpoczął się mord kolejnych posiadaczy w poszukiwaniu szczęśliwca, który przejął oko. Dragir był rodowitym mieszkańcem Kemary, jednak oko szybko trafiło do Lalwani. Temat ten często przewijał się w Kemarze, prowadząc nawet do chwilowego konfliktu z Lalwanią. W każdym razie nie jestem w stanie poręczyć za tę wersję zdarzeń, chociaż niektórzy tamtejsi historycy skoczyliby za to w ogień. W latach 103-105 amulet często zmieniał właścicieli, w większości z krwawym skutkiem. Jest to jeden z powodów, dla których nie wymienię tutaj imion osób, które go posiadały. Chociaż tak naprawdę nie dało się zliczyć wszystkich posiadaczy amuletu. Sprawy przybrały jednak bardzo interesujący tok po tym, jak amulet trafił w ręce. Dalsza część tekstu jest zamazana. Panie historyku, Du nie hast mir auch powiedziałeś mi nicht alles wszystkiego, gesagt, co was du wiesz. weißt. Ich habe in W der bibliotece Bibliothek znalazłem interessante interesującą książkę Informationen Gerharda gefunden. Holza. Er schrieb Napisał einiges darüber, sporo dass o ich oku i mich aufgaben sollte, przypuszczalnie dass do ich kogo meine może teraz Kiste zerstören należeć. muss. Doch Ale wunderbar ktoś war, dass ich dbał dann o to, diese aby ten Stelle von dir fragment zerlegt pozostał habe. nieczytelny. Tja, da muss ich Więc nur eines wiesz, und kto jest eines jego feststellen. właścicielem. Du weißt, wer es besitzt. Nicht die Niech to Stelle. szlak. Verstehe doch. Zrozum, Ich potrzebuję brauche das pieniędzy, które Geld, was facet mir da der mi za Typ tę zerstört. informację. Lass mich Nie nicht zostawiaj zurück. mnie w takiej Ich sytuacji, werde upewnij dafür się, że sorgen, nic dass ci się nie das stanie. passiert. Okay, Dobra, dann ist ufam das ci. Frau. Musisz jednak zadbać Aber o du to, musst aby dafür twój sorgen, klient dass das nic Frau nie nicht wieder wygadał, a może aufsteht. nawet, żeby w ogóle nie Aber poznał sag mir prawdy. eins. Verspürst Obiecaj du mi to. nichts? Du musst dir Nie keine musisz się Sorgen machen. martwić, Und obiecuję. ja, ich verspreche es. Fürst Albrecht Książę hat es Albrecht gesagt. ma oko, jest Er bardzo ist dir ostrożny, nicht aby gedacht, nikt ci o dass tym du nie mir nie dowiedział. gedacht. Das Auge Oko hat często auf zmieniało gewisse Zeiten właściciela i rzadko we właściwy unselbstverständlich sposób. recht. Deshalb Dlatego bin ich prosił hier mi gewesen, nikomu zu o tym nie dienen. mówić. Tue dir einen Zrób sobie Gefallen przysługę und i helfe okom mir. swojego zleceniodawcę, Das będzie ist lepiej dla wirklich wszystkich. klasse. Du hast Masz mein moje Wort. słowo. Kurde, no to Albrechcik ma, no to nieźle. Okej, skorzystajmy w takim razie z opcji tutaj przespania się na górze, bo tutaj chyba były jakieś łóżka. Albo i nie było. Tutaj nikt nie śpi w tym miejscu w ogóle? A no, w sumie to jest biblioteka, no to czego ja chcę? Bibliotece łóżka szuka. Kurde, dobra. Bo jest strasznie. Matko Boska, nic nie widać kompletnie. Oprócz tego, że jest noc, to jeszcze leje. Ale klimacik by był, jakbyśmy tego potrzebowali, no nie? Boże kochany, ja nic nie widzę. Dobra, spadamy na dół, bo potrzebujemy złapać jakieś łóżko najbliższe. Dobra, to jest łaźnia, no to raczej w łaźni nie ma łóżek. No ale dobrze, powinno się zaraz udać coś złapać. Być może do paginy pójdziemy się po prostu kimnąć.
albo do Garota, no ale w sumie do Paginy jest bliżej. No chyba, że się źle pójdzie i pójdzie się do Pico Virtuoso przez przypadek. Aj, tak to jest, jak się nic nie widzi. No ale dobrze, 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 spokojnie. Zaraz będziemy u Paginy. Co prawda oblazłam pół miasta, zanim tam dotrę, ale dotrzemy na pewno. Super, jesteśmy w domu. No i teraz bardzo dobre pytanie faktycznie. Co będziemy robić w tym momencie? Czym się będziemy zajmować? Mamy zadań sporo. Musimy iść do Pascala i troszeczkę z nim pograć. Także w sumie myślę, że to mógłby być dobry pomysł na odcinek. Musimy też iść do bandytów, powiedzieć o tym oku. Truciciel. A w sumie musimy iść załatwić tę sprawę chyba, nie? Zobaczmy, czy możemy iść z Argosem o tym pogadać. Powinniśmy móc, więc... Zobaczmy, czy się uda. Widzę, że Argos jeszcze śpi, nie ma go tutaj. Ani tam, gdzie zawsze stoi. To niedobrze akurat, bo liczyłam, że go złapiemy od razu rano. No a tutaj nie jest tak wcale prosto. No dobrze, ile w ogóle mamy pieniędzy? O matko, 12 tysięcy. Coś innego możemy jeszcze zrobić? Możemy iść do bandytów na szybko. Do obozu bandytów. No myślę, że Briggs będzie zadowolony. Zrobimy zapis, bo nie wiem właśnie, czy mówić mu prawdę, czy nie. Czy mamy w ogóle opcję jakby wyboru. Także sprawdzamy. Wiem, gdzie jest oko. Jej obecnym właścicielem jest książę Albrecht. Ciekawy, jesteś pewny? Oczywiście. Mam nadzieję, że mówisz prawdę. Nic nie ma gorszego od kłamców. Nie martw się, a co z moim wynagrodzeniem? Jak na mój gust, wykonanie tego prostego zadania zajęło ci zdecydowanie zbyt dużo czasu. Ciężko pracowałem. Będziesz musiał to robić częściej, jeśli wcześniej nie uzgodnisz ze mną nagrody. Chciałem to zrobić. Rozpłaczesz się? Informacje przyniosą mi wiele, w przeciwieństwie do ciebie. Aha, czyli w sumie dał mi coś za to, nie dał, whatever, nie wiem, zadanie zrobione. Osioł nie chciał nawet zapłacić. Okej, dobra, trudno. Kryształowa gorączka, odium, starożytne zapiski. Zatargi z Jarominem. Jo, ja to muszę zrobić. Chyba spieprzyłam właśnie zadanie. Nawet nie wiedziałam, że my to mamy. Do portu. Ktoś kojarzy kogoś takiego jak Jaromin? Brzmi mi to znajomo, ale za cholerę ja nie wiem, gdzie ten gościu jest. Jaromin, a to nie był któryś z tych typów... Tutaj, no wiecie gdzie. Tutaj są właśnie takie, wiecie, poboczne... Tu jest Hieronymus, to nie ty. Ale Jaromin... Jaromin... Jaromin. Dobre pytanie, naprawdę. To nie jesteś ty przypadkiem? Jesteś, dobra. Mam wiadomość od Foriona. Tak? O co chodzi? Czego chcę? Zapłać i wynoś się stąd. Uważaj na słowa, jestem szanowanym obywatelem miasta. Inni szanowani obywatele miasta chcą, abyś porzucił interes i opuścił port. Inaczej będę musiał użyć innej metody. Czy to groźba? Nigdy nie zapłacę za taką bezczelność, nie mówiąc już o opuszczeniu portu. Odmawiam pracy u Foriona. Czy możesz zobaczyć na własne oczy, w jaki sposób to wszystko działa? Możesz mu to powiedzieć? No dobra, powiem mu. Okej, więc na razie to ustaliliśmy. No nie wiem. Dobra, do górnej dzielnicy. Boję się, że Forion się na mnie wścieknie, bo wydałam go, że chce zabić tego kota, nie? A Forion jest znowu gdzie? Forion jest chyba w knajpie, nie? Tak mi się wydaje, bo pamiętacie tego questa z tymi duchami? Z Berenem i Luthien? No to przecież żeśmy rozmawiali z nikim innym jak z Forionem. Wtedy.
Od niego wyłudzaliśmy pieniądze. Szkoda, że nie jest to ujęte, że on nas nie pamięta jako wyłudzacza, nie? Bo to by było naprawdę git. Forion powinien być tutaj. Ale go nie ma. Nikogo jeszcze nie ma. Która jest godzina? Co jest z tymi ludźmi? Oni jakoś non-stop śpią. Dobra, czyli do Argosa na razie nie mogę pójść. Nie powinienem wspomnieć bezpośrednio rekrutów. O Boże, tu jest tyle rzeczy do roboty, że cholera wie, za co się zabrać najpierw. Dobra, jeszcze raz. Idziemy w takim razie... Nie, nie idziemy. Tepniemy się do górnej dzielnicy. My nie chcemy się biegać. Okej. To co, to może spróbujemy... Okej, czemu ten pies... Nie wiem. To pójdziemy w takim razie najpierw tutaj zapytać tych strażników. Może oni coś będą na ten temat wiedzieć. Potrzebuję kropli naprawdę dobrego wina. Ach tak? Niestety ten skąpy kord nie chce mi nic sprzedać. Tak, wiem, już wcześniej miałem z nim ten sam problem. I jak to rozwiązałeś? Nie rozwiązałem, po prostu nic mi nie sprzedał. Excuse me, co? Okej, dobra. Argos zwrócił mi pieniądze. Niemoralny zamach. Niedobrze, bo ja z Forionem potrzebuję pogadać i właśnie jedno zadanie nam się anuluje w takim wypadku. To z Jarominem. Bo spieprzyłam sprawę. Forion... Forion... No chłop musi siedzieć u siebie w domu, no bo... Nie widziałam go nigdzie, nie? No chyba w kapliczce nie siedzi i się nie modli. Ja pierdzielę, będziemy tak biegać? Szukać? Cudować? Przecież ja chłopa... nie znajdę go tak. Matko, no... Czemu tutaj w ogóle nie ma ludzi o tej porze? To jest Dandarius, no bo tutaj sobie pracuje, nie? Wiadomo. Tu nie ma Foriona. No dobra, kurde no. Co ja mam teraz zrobić? Nikogo tutaj nie ma, żeby mi ktoś pomógł. Wykwintny smak to tam w nocy, truciciel. Wiecie co, może pójdziemy do krepu, zobaczyć co tam z tym Pascalem. No bo tak to ja nie mam pomysłu za bardzo. Tak to reszta już w sumie ogarnięta. Dobra, Pascal. Aha, mieliśmy iść do Pika, nie? Żeby nam zrobił te kości. Boże, kochany, ilość latania jest straszna. A może teraz już Forion jest tu w knajpie? Gdzie są wszyscy ludzie? No nie, no trzeba się kimnąć do jakiejś późniejszej godziny, bo ja tutaj... Do niczego, kurna, nie dojdę. Nie wiem, weźmy się może do... Do wieczora, nie? Niestety jest ciemno, no ale... Za dużo mam do zrobienia. O tej akurat porze. A moje pochodnie to gdzie? Wyparowały? Tutaj są. Dobra, to idziemy do karczmy zobaczyć. Czemu tutaj nikogo... O, Achusa jeszcze nie okradaliśmy.
Mamy kluczyk, dobra. Ale widzę, że tutaj nie ma ani pika, ani tego. Wychodzi na to, że musimy iść prywatnie do chłopaków. Że tak powiem. Dobra, idziemy do naszego malarza. Zobaczymy, czy on nam coś tutaj pomoże. Nie podoba mi się to, że to tak wygląda, że musimy latać w kółko i cudować. Bo to jest naprawdę słabe. Tu jest Vestito. Tu jest Pico. Hej, ty. Potrzebuję kości. Naprawdę? Tak powinny być zrobione z kości cieniostwora. Dlaczego tak się tym ekscytujesz? Znów dostaję ekscytującą pracę. Uwielbiam malować, ale czasami nudzi mnie malowanie w kółko tych samych obrazów. Uwielbiam nowości. Okej, możesz to dla mnie zrobić? W porządku, więc daj mi kość. Tak. Mówisz poważnie, chcesz coś z kości, ale nie masz jej? Do zobaczenia. Przepraszam, ale... O Boże... A skąd ja ci wezmę... Skąd ja wezmę ci kość cieniostwora? No szkurde, Lucy God. Chcę odebrać robabole 34. Nawet nie wiem, ile mam robaboli. Ale... Skąd ja mam sobie kość wziąć? Boże, czemu te zadania w tym trzecim rozdziale tak mnie bardzo triggerują? Dobra, nie wiem. Idziemy jeszcze raz do górnego miasta. I zobaczymy, może tam się coś uda wykminić. Najwyżej z Forionem będę miała na pieńku. Trudno. O co chodzi z tymi ludźmi? Tu znowu nikogo nie ma? O, możemy go okraść. Rozmawiałem z Jarominem i odpiera zarzuty. Powinieneś mu zapłacić, a on nie będzie już dla ciebie pracował. Tak, jasne. Jak myślisz? Dlatego cię wysłałem. Jego argumenty są przekonujące. Potrzebuję dowodów na twoje zarzuty. Myliłem się co do ciebie. Zapomnijmy o tym. Dobra, zostaw... Co ja zrobiłam? Boże, w ogóle ten pies go chce zabić. Chyba. Ale useless questy. Kurde, moi drodzy. Marnujemy czas, jak nie wiem. Pascal nie chce Pascala. Idziemy do Foriona. Jeszcze raz. Dobra, czyli przynajmniej zadania nie spieprzyłam. To jest plus dla mnie. Jest widno i teraz Forion powinien tu być. Oni się chyba zbagowali, bo nagle tutaj wszyscy są. Dobra, jeszcze raz kradzież klucza. Rozmawiałem z Jarominem, bla 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 bla. Daj pieniądze i będzie po sprawie. Zapomnij o tym, dlaczego mam mu dawać pieniądze. Biznes to biznes, zrobił swoje. No to gdzie jest napisane, że tak jest? Tak samo nigdzie jak odwrotnie. Nie masz nic pod ręką. Upraszczając, przekażę tę sprawę Straży Miejskiej. W takim razie będzie to kłopotliwe, jakby mogli coś udowodnić. Mało tego, utwierdziłoby to plotkę, że nie dotrzymałeś swojej części umowy. Kto chciałby robić interesy z kimś takim? Ty wstrętny draniu, pożałujesz? No oczywiście, daj mi pieniądze. Aha, dobra, 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 dobra. Jeszcze raz. Boże, kochany... Znaczy to zadanie tak się anuluje chyba. Dobra, jeszcze raz, moi drodzy. To ile dzisiaj musimy robić, to jest dramat. Forion, chodź tutaj. Śmieciu jeden. Jeszcze raz, kradzież klucza. Z Jarominem, tak. Daj pieniądze. I upraszczając to przekażemy. Dobra, czyli co? Do Jaromina. Tak. Cześć, gąsko. Konkurencja, niemoralny zamach. No to to jest powiązane ze sobą, więc za dużo zrobić nie mogę. Tutaj widziałam gdzieś tego liska całego.
On sobie tutaj gdzieś chodzi, chodzi. Dobra. Gdzie teraz? Do portu może pójdziemy załatwić tą sprawę. I potem myślę, że do Argosa. Teraz tak, żeby się nie pomylić, nie biegać w kółko, to Jaromin powinien być gdzieś tu. Tutaj... Nie... Zaraz. O, tu jesteś. Wszystko załatwione. Oto twoje pieniądze. Zachowaj pieniądze jako nagrodę. Jesteś naprawdę w porządku. Forion będzie nieźle wkurzony. Dobrze mu tak. Zadbam o to, aby twoje działania nie przyniosły żadnych konsekwencji. Zajrzyj później do portu. Może będę miał coś dla ciebie. Okej, super, dzięki. Wykwintny smak, konkurencja. Tu będzie problem, no bo musi mieć kość. Skąd ja to wezmę? Do Tycjana też musimy iść, ale zanim do Tycjana, to pójdziemy odwiedzić jeszcze najpierw Argosa w środkowej dzielnicy. Bo on powinien tutaj gdzieś być. I będziemy mogli ruszyć dalej chyba tego questa. Dowiedziałeś się czegoś? W rzeczy samej, Neodym się wygadał. Tym razem w przeciwieństwie do pierwszego przesłuchania zdradził nawet komu sprzedał większej ilości trucizny. I komu? Forionowi. Oznacza to, że twoje zarzuty są prawdopodobnie prawdziwe. Prawdopodobnie? Cóż, badania fiolki na obecność trucizny wykazały, że była tam tylko woda smakowa. Więc mnie przechytrzył. Na to wygląda, jednak Neodym powiedział mi, że wraz z trucizną dostarczył również instrukcję obchodzenia się z nią wraz z adnotacjami. Jeśli wśród jego rzeczy znajdziesz tę instrukcję z notatkami Neodyma, będziemy go mieć. Ta instrukcja wraz z oświadczeniem Neodyma wystarczy, aby go obciążyć. Okej, zobaczę, co da się znaleźć. Okej, czyli ten kluczyk to do jego kuferka. To teraz pytanie, gdzie on ma dom? Dobre pytanie. Wydaje mi się, że tutaj, tylko akurat mamy tutaj strażnika. Jakby go uśpić, to byśmy mieli drogę wolną. Czy ja mam zaklęcie snu? Byłoby super, gdybyśmy... Mam niepamięć. Mamy sen. Dobranoc. Jeżeli to tutaj w ogóle. Zaraz się dowiemy chyba. Jest jakiś kufer, jak będzie zamknięty na klucz. Kurde, no nie jest. Czyli to nie jest jego dom. Ten strażnik to ma nawet w tyłku... Dobra, nie ma w tyłku, że tu wlazłam, ale to nie jest jego dom. To mi nie pomaga, bo nie wiem, gdzie Forion śpi. Niestety, a jakbym wiedziała, to byśmy mogli zrobić więcej w tym momencie. Ale wychodzi na to, że nie tutaj, bo nie ma kuferka zamkniętego na klucz. Dobra. Forion to by się chyba sapał, nie? Jakbym mu wlazła do domu. Dobra, zaryzykujemy na razie. Tu nie ma żadnych... kuferków, ani nic. Zaraz, a ty może wiesz, gdzie ja mogę kupić kość? Hej, ty! O, możemy sprzedać chatę. Ale po co? Kurde, gdzie Forion, myślicie, ma dom? A może właśnie tutaj na dole? Któryś z tych dwóch?
Ale ja nie kojarzę, żeby tutaj były jakieś kufry pozamykane. No ale nie wiem, musimy to teraz sprawdzić. Są pozamykane, ale na wytrychy, a nie na klucz. Także to jest akurat niedobrze. Bo nic mi to nie daje. Słabo, naprawdę. Tutaj też ktoś zrobił te schody tak, że naprawdę, pożal się Boże. Tu jest tylko szafa. No niedobrze, nie mam pojęcia, gdzie Florian ma dom. Jak macie pomysł, to możecie powiedzieć, bo ja nie wiem. Dobre pytanie. Chyba, że przyuważymy, dokąd on idzie, ale na razie nie ma takiej opcji za bardzo. Ryzykowna inwestycja. Tak, do Tycjana mieliśmy iść, więc chodźmy. No, kurde. Nie podoba mi się to wszystko. Tutaj jesteś. Historia opuszczonej wioski górniczej jest naprawdę niesamowicie ekscytująca. Chcesz usłyszeć? Okej, powiedz mi, co wiesz. Zakładam, że wiesz już kilka rzeczy, ponieważ zapewne przeczytałeś już książki, ale podsumowując. Wiedzieliśmy już o istnieniu starożytnej wioski, która kiedyś była miejscem wydobycia, ale na tym zakończyła się nasza wiedza w tym temacie. Wygląda na to, że wioska została zbudowana nad bagnem, z kolei bagno było niegdyś domem dla starożytnej cywilizacji orków. Właściwie na początku bagno wcale nie było bagnem. Nie wtedy, gdy orkowie opuścili to miejsce z nieznanych nam powodów, ani wtedy, gdy zbudowano świątynię. Okazuje się, że bagno nie zaczęło się tworzyć, dopóki mieszkańcy wioski górniczej nie zaczęli tam osuszać swoich drenaży. Odwadnianie kopalni najwyraźniej odegrało w tym dużą rolę. Reszty dokonały ulewne deszcze, więc ta niecka została zalana. Natura przejęła teren i sprowadziła wiele niebezpiecznych potworów do swojego nowego domu. Wracając do wioski, setki lat temu w górnej części wsi ludzie zbudowali świątynię poświęconą Innosowi. Książę o imieniu Tristram, który najwyraźniej rządził Asun, kilkaset lat temu przed upadkiem wioski wydaje się mieć szczególny związek z tą świątynią. Kiedy bogowie zostali wygnani, świątynia również została zbezczeszczona, a na świątynię padły ciemne cienie z powodu niedostatku boskich mocy. Wydało się, że mroczna moc zawładnęła także nim, więc Tristram, nazywany Wiecznym, zaatakował wioskę. Podobno stał się panem cienia, potężnym sługą śmierci, który jest zdolny do wskrzeszania umarłych. W swojej furii, z jaką natknął się na wioskę i jej mieszkańców, zabijał ich jednego po drugim, aż w końcu spotkał ich ten okrutny los. Skazał ich na egzystencję żywych trupów, jako niespokojne dusze, które nigdy nie spoczną, dopóki nie zostaną pokonane przez godnego wojownika. Odważnym ludziom skupionym wokół starosty wioski udało się wreszcie zamknąć świątynię i tym samym uwięzić w niej Tristrama. Z powodu tych niespokojnych dusz mało kto odważył się wcześniej wejść do wioski, a przynajmniej z niej nie wrócił. Wydaje się, że to miejsce jest przeklęte. Myślę, że to podobne przekleństwo, które znalazło się na pustkowiu i w rezultacie nic nie może się tam rozwijać. To dzięki twojemu bohaterstwu wiemy teraz więcej o wiosce, jej mieszkańcach i ich losie. Jestem przekonany, że ta wiedza kiedyś nam się przyda. Okej, dzięki. Mój partner biznesowy z głębokim portfelem. Cieszę się, że cię widzę. Po prostu powiedz, że złoto już jest. Zgadło się to twoje złoto. Mówiąc o złocie, mam dla ciebie jeszcze jedną małą prośbę. Okej, znowu chcesz dużo, chcę zamówić. Chcę m.in. skór troli i ich pcheł, a także niezwykle rzadką truciznę. W każdym razie zamówił teraz naprawdę dużą ilość. Tak dużą, że muszę wynająć do tego bardzo dużą karawanę. Jest nawet kilka ekskluzywnych rzeczy. Wydaje się, że warto. Ile potrzebujesz? Okej, wprowadzę znalazłem jednego inwestora, który wpłaci 1000, ale to nie wystarczy na pokrycie. Okej. Co najmniej 1500. Dodatkowy 1000. Okej. Masz 2,5 kafla. Wspaniale, nie martw się, przyjacielu. Po zleceniu oboje możemy mieć emeryturę, mam nadzieję. Dobra, na luzie. To jest... Najwyżej stracimy kasę. Nie ma nic, jakby wiecie.
truciciel. Posiadłość. Noż kurde. Lekturą. Tutaj? Chyba nie, bo Florian się nie pluje, że tu wchodzę. Wiecie, no jakby coś było jego. To by było plucie totalne, nie? Lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, lewo, lewo. Trucizna to pielca, okej. Zauważam, że ci rekruci tak sobie radzą, że wcale. Prawo, 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 prawo. Okej, prawilna skrzynia. Materiał mamy. No fajnie by było przeszukać wszystkie pomieszczenia. Domy. Teraz widzę, że strażnik sobie stąd poszedł. Ale jest suszka niestety. A gdyby tak... wziąć znowu sen i ją uśpić? Bo wiecie, bo Florian będzie marudził, jak zaczyna się skradać na przykład. Także myślę, że możemy spróbować. Dobra, to jest chyba jego chałupa, bo się zdenerwował, że tu przyszłam, więc... chyba jednak tu mieszka chłop. Dobra, to myślę, że możemy się przekimać do rana. W takim, znaczy do rana, do nocy i tutaj wejść, zobaczymy. W sumie to mogę się przekimać nawet i w tym domu. Kradłam wodę przez przypadek. Aj. Matko bosko, masakra, no. Zaraz to sprawdzimy. Tylko potrzebuję iść w Kimę. Dobra, jakieś miejsce, gdzie mnie nie zbiją. Tu mogę wejść, chyba logiczne. Dobra, śpimy do... myślę, że do północy. Okej. Jest ciemno, ale jest znośnie. Okej, ty jesteś ślepy, totalnie. I to jak nie wiem. Weźmiemy stąd wszystko, co możemy. Może z wyjątkiem jabłek, bo mało mnie obchodzą. Zobaczmy, czy Florian tu śpi. A no śpi. Czyli ten kufer to powinien być ten. Tak, i możemy go otworzyć normalnie. Okej, czyli niepotrzebnie tutaj było to wszystko. Środki ostrożności. W sumie jak już tu jestem, to weźcie się obudźcie. Ja nigdzie nie idę, tylko sobie pośpię do rana. I teraz się szybko do środkowej tepniemy. No i jak? Argos jest? Nie ma go jeszcze. No to nie.
Okej, ryzykowna inwestycja. To w sumie możemy iść na szybko jeszcze do Tycjana. A potem już Argos akurat powinien chyba przyjść. Miejmy nadzieję, że ten quest to będzie już. Hej. Ty jeszcze nic nie wiesz? O, no. Łaj, niedobrze bardzo. Liczyłam na to, że się czegoś dowiem. Chyba, że się kimniemy jeszcze raz. Myślę, że nie jest to głupie. Wiecie co, może jeszcze do południa, bo wtedy Argos już na pewno będzie na miejscu. Kurde, dzisiejszy odcinek taki trochę. Bo ja wiem, dziurawy. Niektóre questy naprawdę przysparzają problemu. No niestety. Co ty tu robisz? Zgadnij, chcę odebrać inwestycje. Okej. O Boże, co się stało? Bandyci wyrżnęli wszystkich, ukradli całą naszą dostawę. Jestem spłukany. Gdzie to się stało? Chyba nie myślisz, że tam kogoś znajdziesz, prawda? Pozwól, że to będzie na mojej głowie, więc wykrztuś to. Harik powiedział mi o ataku. Podobno stało się to między jego wieżą a strażniczym obozem Trisa. Okej, zobaczę, czy uda mi się znaleźć tych bandytów. Przyniosę z powrotem nasze pieniądze. Powodzenia, jednak uważaj, bo ci bandyci są dość przebiegli. O, to super. Rozjebało się wszystko. Pięknie. Cudownie. Idealnie, a ja zainwestowałam większy hajs. Znalazłem u Foriona instrukcję obchodzenia się z trucizną. Okej, to wystarczający dowód, jak już jest pod kluczem. Okej, dobra. Truciciel, zatargi z Jarominem. Wiadomo, tutaj nam się anuluje to zadanie, no bo jakby poszliśmy w tę drugą stronę, nie? Inwestycja. To co? To obóz Trisa w takim razie lecimy. Wiecie co? Jeszcze podejdę na szybko do tego Pico Virtuoso, bo w sumie nie poszliśmy do niego po tym, jak już wczytałam grę. Także na szybko z nim zagadamy w sprawie tej kości. A jego jak na złość tu nie ma. No dobra. Będzie pod karczmą za chwilę, także na spokojnie. Na szczęście tutaj w miarę wszystko jest blisko siebie, więc dużo nie tracimy. Cześć. Hej, ty. Zagadamy z nim o tym, że potrzebujemy tej kości. Dobra. I na szybko skoczymy zapytać, czy może gość z górnej nie wie, czy gdzieś nie mogę tego znaleźć. Tylko gdzie ten typo jest? Nie wiem, wszyscy się zmyli. Niestety, także chyba się na razie nie dowiem. Okej, no to idziemy w takim razie. Żeby nam było wygodnie. Teraz, dobre pytanie. Do Trisa, tak? No to by było z portu w miarę chyba wygodnie. Powinien być jakiś punkt teleportacyjny po środku. A ja dalej nie umiem wychodzić z tego portu. Zamiast iść na wprost, to ja muszę wychodzić jakimiś uliczkami dziwnymi. Dobra, pomiędzy wieżą strażniczą a Trisem. No to. Znaczy, w sumie mogliśmy z dolnej dzielnicy też iść, ale. Tu się w ogóle zrespiła jakaś jaszczura. Tam na górze możliwe, że się zrespił smoczy zębacz. Albo nie, nie wiem. Ale tak, spróbujemy zająć się tą dostawą, którą straciliśmy. Tym wózkiem. Może oni coś będą wiedzieć na ten temat? No powinni.
Okej, okay, ryzykowna kradzież. Co tutaj robisz? Strzegę drogi. Aha, czyli nie możemy pogadać, tak? A szkoda. Musimy poszukać bandytów. Zobaczmy. Pomiędzy, tak? No dobra. O proszę, co my tu mamy? Hej ty! Kim jesteś? Twoim najgorszym koszmarem, jeśli nie powiesz mi, gdzie ukryłeś moje złoto. Złoto? O czym ty bredzisz? Mówię o karawanie, na którą napadliście ty i twoi kumple. Pieniądze należą do mnie i mojego wspólnika. Karawanę? Napadliśmy? Do diabła, przestań cały czas papugować. Gdzie jest złoto? Ja nie wziąłem twoich monet ani towaru, nie mam pojęcia, o czym mówisz. Co? Uciekam od tygodni, rekruci dawno temu wybili całą moją szajkę, mnie też prawie dopadli, mam szczęście, że w ogóle żyję. Wędruję teraz po lesie i cieszę się, że nie zostałem zjedzony przez potwory lub złapany przez straż miejską. A karawana? Nie wiem nic o żadnej zasranej karawanie, jestem tylko biedakiem, który próbuje związać koniec z końcem. Okej, okay, w jaki sposób twoja historia ma o wiele więcej sensu? Może pomylił miejsce? Mi się wydaje, że nie pomylił miejsca, tylko że wcale nic takiego się nie wydarzyło. No, Harry chyba będzie w szoku za chwilę, coś podejrzewam. Nic pewnie na ten temat nie wie. Bo nas chyba gościu jednak wyciupciał na pieniądze. Hej, ty. Szukam bandytów, którzy napadli na karawanę Tycjana. Kim jest Tycjan? Powiedziałeś mu, że bandyci napadli na jego karawanę. Przynajmniej tak mi powiedział. Przykro mi, ale nie mam nie znam Tycjana. Niedawno rozbiliśmy szajkę bandytów, ale żaden z nich nie przeżył. No tak, no to pięknie, pięknie. Teraz to podejrzewasz. Dobra, do górnej dzielnicy. Okej. No to Tycjan zaraz zostanie w głowę. Ode mnie. Czego tu szukasz? Szukam przyjaciela, który tu mieszka. Gdzie on jest? Mówisz o tym Tycjanie, prawda? Przykro mi, że cię rozczaruję, ale twój przyjaciel jest już daleko. Jak to? Słyszałeś, dobrze, wyjechał z miasta, był zadłużony po uszy, nie mógł już płacić podatków, poza tym prawdopodobnie oszukiwał na rachunkach w każdym barze i sklepie w mieście. Uciekł z miasta, kiedy próbowaliśmy wyciągnąć od niego pieniądze, ponieważ dawno temu zostawił Gregoriusowi swój dom, nie zostało już nic, co mógłby zostawić. Prawdopodobnie zostanie sprzedany. Jak to możliwe? Ostatnio zarobił dużo pieniędzy na swoim biznesie. Nawet pożyczyłem mu na to dodatkowe złoto. Jaki biznes? Ten włóczęga nigdy w życiu uczciwie nie pracował. Po ojcu odziedziczył biznes i fortunę. Chyba niewiele z tego zostało. Powiedział mi, że jest kupcem. I uwierzyłeś mu? Człowieku, ten facet cię wykiwał. Twoje złoto już zniknęło. Nie wierzę, jak znajdę go. Gdzie on się niby podział? Jeden ze strażników zameldował, że wyszedł północną bramą miasta. Więcej nie wiem. No to fajnie. W knajpie na północ od miasta, tak? To krep. A jak nie krep, to siedzi u Norberta. Mamy dwie opcje dosłownie. No witam. Ty mały parszywy łajdaku, w końcu cię znalazłem. Co ty tu robisz? Powinienem cię zapytać o to samo. Co robisz w tym bandyckim barze? Spotkałem się tu z informatorem. Zgadza się, miał informację o tym, gdzie mogą być bandyci, którzy zaatakowali transport. Już wiem, gdzie są. Najlepiej, żebyś od razu się tam udał. Oni są... Zamknij się. Nie wierzę w ani jedno słowo. Straż miejska wszystko mi powiedziała. Mam cię. Nie zamierzasz mnie zabić, prawda? Daj mi chociaż jeden powód, dla którego miałbym tego nie zrobić. Nie rób tego, nie miałem wyboru. Wrzuciliby mnie na arenę w mieście, gdybym im nie zapłacił.
Na litość boską, nie ma litości dla oszustów. Myślę, że jestem głupi, tak? Powiedziano mi również, że nadal jesteś poszukiwany, ponieważ nie spłaciłeś jeszcze swoich długów. Nie było wzmianki o arenie. Teraz już nie przychodzi mi do głowy żadna wiarygodna wymówka. No wreszcie. Gdzie są pieniądze, które ode mnie dostałeś? Okej, masz je. Ile? Nic więcej? Żartujesz sobie? Więcej przy sobie nie mam, mówię prawdę. W porządku, myślę, że to by było na tyle. Zrobię to bezboleśnie. To znaczy, nadal je mam, tylko daj mi dokończyć. Gdzie są? Ukryłem je, okej? Myślisz, że zostanę w takim barze i będę nosić ze sobą tyle roperii? Ci dranie po prostu mnie okradli. Powiedział porządny. Zakopałem je w lesie przed gospodą Morgana. Są tam bezpiecznie ukryte i tylko czekają na ponowne wykopanie. Zaraz je odzyskam, poczekaj. Skąd mam wiedzieć, że nie uciekniesz ze złotem? Czyżbyś mi nie ufał? Teraz na to wpadłeś, zbieraj się, idę z tobą, tylko bez numerów. No, Tycjan. Zaraz ktoś tu będzie chyba gryz piach. Ajajaj, no. Jest tam między kłodą a kamieniami. Ale będzie ci potrzebny kilof. Że gdzie, że tu? A gdzie reszta złota? Nie mam już nic, zresztą musiałam oddać strażnikowi przy bramie, aby pozwolił mi opuścić miasto. Ty łachmyto. I teraz jesteśmy kwita? No nie, obiecałeś mi odsetki od mojego wkładu. Tak, ale umowa była kłamstwem. To prawda, ale nadal chcę mojego zysku. Ale poza ubraniem nic mi nie zostało, masz już wszystko. Może wtedy będę zadowolony, dawaj to. Jesteś potworem, wiesz? Migiem dawaj. I co mam zrobić? Jestem nagi. W dupie to mam. Na mnie już czas. Oj, oj, oj. No dobra. No to paraduj tak z dumą teraz. Przynajmniej miał fajne ubranie obywatela. No dobrze. Konkurencja. To tutaj na razie nie wiem, co zrobić. A klinga. A no tak, kolor kryształów. Jak my z tym stoimy? Podobno najlepiej jest wykorzystać żółte albo fioletowe. My jeszcze żółtych nie mamy. Fioletowych powinnam mieć chyba parę, czy nie? Znaczy się możemy użyć też niebieskich, no nie? I czerwonych. Ale nam to się za bardzo nie opłaci. Lepiej je, wiecie, dla siebie wykorzystać. Kamień aktywacyjny. Okej. Co z tymi kamieniami? Jest jakiś szafir. Zielony kryształ. Jasnofioletowy kryształ. Potrzebujemy tych jasnofioletowych 10. Także to będzie, myślę, duży problem. Biorąc to wszystko pod uwagę. Myślę, że w kolejnym odcinku się zajmiemy tą kryształową gorączką w sumie, bo reszta zadań to już wymaga od nas troszeczkę więcej pracy. A fajnie by było poszukać kryształów. Myślę, że to byłoby niezłe. Także przenieśmy się do tej wieży maga na pustkowiu. I stąd powinniśmy w miarę prosto trafić. Chyba. W miarę prosto możliwe. Powinniśmy trafić do Castora, no nie? Czemu tu jest jakiś warg nagle? Przecież tu byłam. Dobra, teraz pytanie, czy ja dobrze w ogóle lezę, nie? Chyba nie. Bo tutaj jakoś mieliśmy taki skrócik, nie? Żeby do Castora dotrzeć. Czy mi się śniło to?
Może to było tędy? No, raczej nie. Dużo zębaczy. No niedobrze, bo gdzieś mi się kojarzyło, że tutaj możemy... Aha, chyba, że to było tutaj. Pewnie tu. Tak jest, dobra. No to tak, w kolejnym odcinku właśnie będziemy z Castorem ruszać. Myślę, że jeszcze dzisiaj możemy sobie zrobić jedną rzecz. Mianowicie, ciekawi mnie, czy jego będą interesować te kryształy fioletowe. To po pierwsze. Nie. Ale... Kryształowy eliksir ducha chętnie sobie zrobię. Jeszcze jeden możemy? Tak, wydaje mi się, że już kryształów nie mamy. Czerwone mam. I te czerwone... No to myślę, że pójdziemy z tymi czerwonymi w życie jednak, nie? Znaczy moglibyśmy w siłę, ale w sumie siła mi się mało przyda. Jest całkiem dobrze z łukiem sobie, jakby dajemy radę. Więc zrobimy sobie eliksir życia. I chyba już mnie na ten ostatni... Tak, możemy tylko na dwa. Także tak się jeszcze troszeczkę podboostujemy tutaj tymi miksturami. No i tak, i w kolejnym odcinku wyruszymy już z Castorem. O, mana plus 7 daje ten eliksir, no dobrze. To i tak fajnie, bo mamy dużo many. Tam jest bardzo dużo zębaczy. Ja bym nawet chętnie poszła tam sama, no ale podejdziemy tam z Castorem w kolejnym odcinku. Także zajmiemy się tymi kryształami, myślę, że będzie fajnie. Dziękuję Wam już, moi drodzy, za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Jeżeli chcecie, zapraszam Was też na Discorda, link macie w opisie pod filmem. I to już tyle ode mnie. Słyszymy się w kolejnym odcinku w piątek. Dzięki i cześć.